Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szybson i witam was w Minecrafcie. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, to szybko wyciągnę naszą kołaną tablicę. 213 tysięcy subskrypcji na kanale głównym, 76 tysięcy ponad, tam prawie 77 tysięcy już jest na kanale Szybson Plus i 75 tysięcy na kanale vlogowym. Zapraszam was bardzo serdecznie na plusa, ponieważ tam pojawiła się seria bardzo fajna, którą nagrywam wraz z Jagiełem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to Jagieł, jeżeli ktoś z was nie pamięta, już zapomniał na przykład, to zapraszam, ponieważ tam bardzo fajna rzecz się teraz pojawiła, więc zachęcam do tego, żeby tam właśnie wbić. No a my jesteśmy na Palionowie, ponieważ słuchajcie, wszedłem na Palionowo i otworzyłem te drzwi i widzę skrzynkę. I chyba nie muszę tłumaczyć, o co tutaj chodzi. No kurczę, chyba nie trzeba być geniuszem, żeby się domyśleć, że to prawdopodobnie jest od Yetiego, wiecie, o co chodzi. On tutaj lubi mi zostawiać takie informacje właśnie w takich skrzynkach. No i za każdym razem jak mi to zostawia, no to nic tam dobrego nie ma, żadnych informacji. Ale na pewno jak zostawicie dzisiaj łapkę w górę, to jakaś dobra informacja nas tam, że tak powiem, spotka. Ważna wiadomość, no bardzo fajnie, dobra. Zapłacić za to, co zrobiłeś, tyle dirta w życiu przez RZ? Nie widziałem, sprzątałem to pół dnia, przez co więźniowie mi... Co? Jak nie chcesz mieć kłopotów, to radzę złapać wszystkich i ponownie zamknąć w więzieniu, inaczej spotkacie coś o wiele gorszego niż bomba na plecach jak u Milki. Dobra, po pierwsze to Milki miała bombę na brzuchu. Ale dobra, nie załóżmy, że była na plecach, bo to była kamizelka, więc trochę była na plecach, trochę na brzuchu. Ale jest dobra informacja w tym wszystkim, że uciekli z więzienia. Ej, tego to się nie spodziewałem, takiej informacji. To w sumie bardzo fajna informacja, że uciekli. Wydaje mi się, że może nam to bardzo tutaj pomóc. Ja przede wszystkim chciałbym tam pójść do tego więzienia zaraz i sprawdzić w ogóle, czy uciekli tym wyjściem, który ja im zrobiłem, czy jakoś inaczej uciekli. To dzisiaj sobie sprawdzimy oczywiście. Tą książkę zabiorę, bo może mi się przydać. Zabiorę też strzałę, bo... Za każdym razem bez tych strzał latam, weźmy sobie też jakieś wiadro z wodą, dobra, i lecimy tam w takim razie. Chcę sprawdzić, czy oni uciekli tym przejściem, który ja im zrobiłem, bo jeżeli tak, no to w sumie git. Ej, czekajcie, ja bym jeszcze mógł zabrać, wiecie co, potę na niewidzialność. Czy ja mam jakąś potę na niewidzialność? Kurczę, proszę, bo ja chyba zużyłem już wszystkie totalnie. Ale liczę na to, że gdzieś tutaj jakaś jedna się ostała, nie, już chyba wszystkie zużyłem. Dobra, nie mam potę na niewidzialność, trudno. No jestem sam na serwerze, tu w ogóle elytra była. To nawet nie moja. Nie wiem, kto to tu dał, nieważne. W każdym razie nie, jestem cały na serwerze, więc na spokojnie mogę tam wejść. Ale jak ktoś wejdzie, to mam przekichane, ale to najwyżej będziemy uciekać. No trudno, albo się, albo my wyjdziemy z serwera czy coś. No nic, ryzykuję, idąc tam w tym momencie bez potem na niewidzialność, ale jakoś damy radę. No ja niestety nawet nie pamiętam, gdzie ja schowałem jakieś. Nie, już chyba nie mam żadnych tak ogólnie. Dobra, lecimy tam do tego więzienia zobaczyć, czy uciekli tym przejściem, który ja im zrobiłem. Ja może tam sobie wlecę, bo nie chce mi się tutaj, że tak powiem, łazić po tej górze, więc sobie tutaj szybko podlecimy do góry. Jedna fajerwerka wystarczyła w zupełności. No i teraz tak, zobaczymy, czy uciekli. Kurczę, wydaje mi się, że obstawiam, że uciekli tym moim wyjściem, no bo już mieli wszystko przygotowane. Był plan, więc wydaje mi się, że nim uciekli. Dobra, weźmy na spokojnie. Teraz tak, co my tu mamy? Skrzynki przejrzyjmy szybko. Dobra, tu są jakieś po płotach i tak dalej. Dobra, jesteśmy w środku. Zobaczmy ich cele. Może uciekli przez cele. Jeszcze to trzeba sprawdzić, bo możliwe, że rozkopali coś z tyłu i może wyskoczyli poza, czy coś tego typu. Nie wiem, zobaczymy. Może tak być w sumie, więc szybko tu otwórzmy. Okej, jesteśmy w środku. Nie, tu wszystko jest zamurowane. Okej, oni tu mają te rzeczy, które ja im dawałem. Chociaż miecza diamentowego ja im chyba nie dawałem. Nie wiem, skąd takie rzeczy mają, ale dobra, niech będzie. W każdym razie tutaj nie uciekli tędy, zdecydowanie nie. No, czyli w sumie musieli uciec z tym moim wejściem, chociaż jest jeszcze szansa, że mogli uciec w jakiś inny sposób. Ja sprawdzę jeszcze sobie na szybko tylko tutaj ten gabinet od Yetiego, czy tutaj nie ma jakiejś informacji ciekawej, którą moglibyśmy przejąć. Ulululu, to jakie słabe rzeczy, ale chleb to sobie zabiorę akurat, bo ja chleb to lubię, a Yetiego to można okradać z czystym sumieniem i tak dalej. Ty, no ale on w sumie zostawił tutaj informację, że jeśli nie chce mieć kłopotów, to radzę złapać wszystkich i ponownie zamknąć w więzieniu, inaczej spotka się coś o wiele gorszego niż bomba na plecach jak u Milki. Okej, czyli w tym momencie Yeti mi grozi i on mówi, że spotka mnie coś gorszego, jeżeli mu nie pomogę. No i bardzo odważne, że tak ujmę, posunięcie. Nie wiem za bardzo, co gorszego może być niż bomba na plecach, no ale... Ale kurczę, nie chciałbym chyba tego się dowiadywać, co jest gorszego, więc szybko sprawdźmy tutaj na dole, czy uciekli tędy, tym moim laboratorium, jak widzicie, jest tutaj pięknie odsłonięte. No raz, chodzimy na dół i teraz tak, czy oni uciekli tędy? Tu jest w ogóle sala operacyjna, czy tędy uciekli? Nie, tędy jest... Ej, co to jest za pota?
Nie, to nie jest pota na niewidzialność. Dobra, czyli tutaj nic nie ma takiego. Ale bym sprawdził skrzynki, bo może tu gdzieś zostawiłem jakąś potę na niewidzialność. Ja tutaj miałem jakieś potki, kurczę, tylko chyba nie na niewidzialność. A nie? Jest! Invisibility! Kurczę, dobra, mamy farta, okej, okay, nie spodziewałem się tego, że tu cokolwiek będzie. Dzięki dla git, a to wiem co to jest, dobra, no dobra, to zostawmy tutaj. Tego nie musimy brać, to zabierzemy, mamy totem też na wszelki wypadek i mamy potki. Dobra, uwaga, czy oni uciekli tędy? Ja obstawiam... Obstawiam, że tak, ponieważ tutaj były kilofy, z tego co pamiętam, odłożone dla nich. No i jeżeli ich nie ma, to znaczy, że je zabrali i rozkopali tu coś, nie? Jest rozkopane, uciekli tędy, dobrze. Bardzo dobrze, krótko z Yetim, tu jest jakiś skręt w prawo, czy oni zrobili jakiegoś fake tunel, coś tego typu, zobaczmy tutaj. Jest jakiś fake tunel, ale on chyba donikąd prowadzi. Taki chyba po prostu, a tu nawet ciemno jest i nic nie widzę. To może lepiej tam nie będę iść. Ale dobra, gdzie oni się to wykopali? Dobra, bo tutaj ogólnie długo się nie kopali, wyszli tutaj, okej. I wykopali się tuż koło więzienia, czyli oni musieli wybiec i gdzieś pobiec w stronę Palionowa prawdopodobnie, czyli oni gdzieś tam mogą być, okej. Tu w ogóle, o, mam nadzieję, że się nikt na to nie nabiera, czekajcie, to trzeba zniszczyć, bo nie wiem, czy pamiętacie, co to jest. To tutaj, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj dalej te świeczki stoją. To trzeba rozwalić, żeby nikt za tym skuszony nie pobiegł, bo jeżeli ktoś wpadnie tutaj w tą dziurę, to jest koniec, to jest naprawdę koniec, bo tam nie życzę nikomu, żeby ktokolwiek tam wpadał. To jest niebezpieczne tutaj, że tak powiem, więc tutaj nie wchodzimy, dobra, no. Jest ta dziura dalej, kurczę, dobrze, że ona jest odsłonięta chociaż. Ale dobra, uciekli, to jest jakaś skrzynka, szybko bym ją sprawdził, bo może tam będzie coś, coś, co nam by pomogło zlokalizować ich i tak dalej. Zobaczmy tutaj, nic nie ma, tutaj pod tym... Jest ziemia, okej. Okay. Tu w skrzynce nic nie ma, okej, okay. Czyli tu git. Co to są w ogóle za rzeczy tutaj? Tego tu nie było, jak ja zostałem wyrzucony. O co tu chodzi? To jest jakaś skrzynka, sprawdźmy, czy w niej coś jest. Szybko, uwaga. Nic nie ma, dobra, czyli ogólnie git. No dobra, czyli tu jest wszystko tak, jak było. Prawie, bo poza tymi dziwnymi rzeczami w ogóle bym trochę nie sprawdził, co to jest. Czekajcie. A nie mam elytry założonej, no tak. Ej, no co jest? Nie mogę podlecieć. Dobra, tu wlećmy do środka i zobaczmy, co tu to jest. To jest jakiś, to jest koło fortuny jest, i są głowy Yetiego. Ej, ta głowa Yetiego to w ogóle jest podobna nawet. I też podobna do tej, co ja musiałem tam kiedyś budować. Ten Yeti to widzę, że ciągle jest takim narcyzem, co on ciągle chce, żeby ktoś go musiał rysować. I tu są jakieś skrzynki. Ale totalnie nie wiem, o co tutaj chodzi i nie wiem totalnie po co to jest. To jest! Czy to jest? Nie. Nie, to jest do wystrzeliwania się TNT. Tu się staje, zapalasz TNT wszędzie. I to cię powinno wystrzelić do góry. Ja nie wiem, czy to działa. Faktycznie nie chcę tego sprawdzać, szczerze wam przyznam. Ale chciałbym stąd wypłynąć. A, dobra, wypływamy. Dobra, jest git. Okej, okay, no czyli udało im się uciec. Tutaj jest ten tunel, do którego mam nadzieję, że nikt nie wpadł. Chociaż nie wiadomo, może tam są jakieś itemy na dole. Może tam coś leży, tylko mi się nie renderują na przykład i tak dalej, nie? Więc może ktoś tam wpadł. Mam nadzieję, że Yeti tam wpadł, nie? Może krówka, ty chcesz tam wpaść? Dawaj, wpadnij tam. Zobaczymy, czy faktycznie się ginie na takiej wysokości. Zrzucamy krowę i zobaczymy, czy... Ej, właśnie, zrzucę krowę i zobaczymy, czy widać itemy, bo jeżeli widać, to w takim razie te krowy... No! Okej. Okay. Nie widać itemów, czyli tam może być coś więcej. Czy ja chcę to sprawdzać? Nie wiem, czy ja chcę to sprawdzać. Nie, chyba nie, bo tam raczej nikt nie wpadł. Raczej wątpię, żeby tam ktokolwiek wpadał, więc... O! Dobra, mam elytrę, możemy sobie zlecieć, okej, okay, dobra, ale już się wystraszyłem, oj, za szybko. Dobra, wpadłem tu niechcący, ale okej, okay. Nie, nic tutaj nie ma, jest tylko to, co z krowy wypadło, no i ta skrzynka. A ta skrzynka, ją widać w ogóle stąd, czy nie? Dobra, nieważne, wylatujemy stąd, ja chcę stąd wylecieć. O kurde, co jest? Dobra, wylecieliśmy. Udało się, dobra. Jest na farcie, ale już, kurczę, nie było kolorowo. Dobra, już się wystraszyłem, jak tam spadałem, ale na szczęście mieliśmy tą elytrę. Dobra, czyli ogólnie chłopaki uciekli. Pytanie, gdzie oni uciekli? Ja sprawdzę, czy zostawili jakąś wiadomość tam, nie wiem, w domku Dave'a, czy w domku Paliona, może coś takiego, może znajdziemy jakąś wiadomość, która nas poinformuje, gdzie oni w tym momencie są. Chociaż raczej wątpię, żeby zostawili taką wiadomość, bo pewnie... Baliby się, że Yeti będzie szukać. W ogóle otwarte drzwi. Więc ktoś tutaj był. No, w tej skrzynce nic nie ma. Tu są jakieś... O Jezu, co? Czy ja chcę to sprawdzać? To raczej nie są skrzynki dla nas, więc tam raczej nic nie będzie. Tutaj też nic nie ma. Tutaj... Ej, jakie on tu ma rzeczy! Kurczę! Jakie cenne rzeczy! A tu? Tu coś jest ukryte?
Chyba nie, dobra, no nie będę okradać szefa, nie? No szefa nie wolno okradać, ale dobra, tutaj żadnej informacji nie ma. Sprawdzę jeszcze u Pawła, zamknę te drzwi też, żeby tutaj nie było. Pewnie Yeti wchodził, otwierał te drzwi i przeszukiwał, czy coś tam się nie kryje. Ej, co tu jest? Enderman normalnie siedzi przed komputerem. Dobra, niech se siedzi w sumie, dlaczego nie? Dobra, zobaczmy tu, to jest palionki tutaj, to nie, musimy patrzeć po stronie Pawła. Tutaj też nic nie ma, więc tutaj chyba raczej nie zostawili żadnej informacji. Mega dziwne, ja bym chciał jeszcze tylko sprawdzić ten domek od bzyka, ponieważ tutaj to się zmieniło, to się dobudowało, to jest bardziej yetiowe teraz i to mi się nie podoba bardzo. Wejdźmy tutaj na górę, bo tutaj da się jakoś wyjść, tu są skrzynki, ale tu nic nie ma w sumie w nich, więc w sumie nie wiem totalnie czego tutaj mamy szukać, jakieś enchanty, ale to też na mnie nie potrzebne, informacji u bzyka żadnej nie ma. Tu, dla bzyka od Milki dziękuję. No coś bzyka chyba dawno w domu nie było, że on tego nie zauważył, ale on ciągle z tym Yetim tam siedzi, więc pewnie dlatego, no tutaj nic nie ma, dobra. Nie wiem co mam o tym myśleć, na razie mam to gdzieś. Wracam z powrotem do domu, muszę sobie dorobić fajerwerek, bo widzę, że mi się kończą. No a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. No bo słuchajcie, no widzowie, jest mi grożone w tym momencie jak widać i nie jest kolorowo, ja muszę się gdzieś schować. Gdzie ja mam tutaj takie miejsce, w którym się mógłbym schować? Wiem, tam koło wieśniaków, tam jest w miarę bezpiecznie. W sumie chyba najbezpieczniej, więc sobie tu polecimy, schowamy się u tych wieśniaków i tam będzie git. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa pa.